Dzień dobry. Dziś 30 listopada Kościół wspomina apostoła Andrzeja. Niezwykłą postać. Jest to, można powiedzieć, pierwszy faktyczny apostoł. Pierwszy posłany do tego, by głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Jak tylko spotyka mistrza z Nazaretu, pędzi do swojego brata Szymona Piotra, by powiedzieć mu o tym spotkaniu, by zapewnić go: znaleźliśmy Mesjasza. Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale swojego przesłania tak o tym napisał. Nazajutrz Jan ze swoimi dwoma uczniami stał na tym samym miejscu. Kiedy zobaczył przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Jego dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. Gdy Jezus się odwrócił i zobaczył ich idących, zapytał: czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Powiedział im: chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. A działo się to około godziny 10. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i powiedział do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Na co warto zwrócić uwagę w kontekście Andrzeja? Po pierwsze, potrafi uczyć się od swojego nauczyciela. Jan Chrzciciel dwukrotnie wypowiada słowa o Jezusie: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Za drugim razem Andrzej i jego towarzysz niezwłocznie ruszają za Jezusem. To spotkanie zmieni nie tylko ich życie i ich losy, ale także losy całego świata. Okazuje się, że Andrzej, gdy tylko ma sposobność poznać Jezusa, postanawia zmienić mistrza, zmienić nauczyciela. Ale ta zmiana jest konieczna. Ona wniesie niezwykłą jakość w życie Andrzeja, a także jest to zmiana zaaprobowana przez jego dawnego nauczyciela, Jana Chrzciciela. Co więcej, Andrzej tej wieści nie zatrzymuje dla siebie. Nie jest zaborczy, nie chce mieć nauczyciela na wyłączność. Ale pędzi do swojego brata, do bardzo bliskiej mu osoby i mówi: znaleźliśmy go. Słuchaj, jest ratunek. Jest Zbawca. Oto Mesjasz, Jezus. Musisz go poznać. Nie waha się ani chwili. Chce, by wieść o tym człowieku rozniosła się jak najdalej. A w szczególności, by dotknęła również jego najbliższych. I tak się dzieje. Dlatego, że niedługo później Jezus przychodzi do domu Piotra i Andrzeja i uzdrawia teściową Piotra. Niezwykłe rzeczy dzieją się w tej rodzinie dlatego, że Andrzej postanowił o tym zaświadczyć. I wreszcie przyjmuje się, że 30 listopada apostoł Andrzej, późniejszy pierwszy biskup Konstantynopola, dzisiejszego Stambułu, zostaje stracony, czyli ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X. Stąd Krzyż świętego Andrzeja. Do samego końca świadczy o swoim Zbawicielu. Czy potrafisz być takim Andrzejem wśród swoich bliskich? Czy jesteś gotów dzielić się Ewangelią z tymi, którzy są wokół? A może jest tak, że bez problemu jesteś gotów polecić świetny serial, doskonałą promocję na Black Friday czy Cyber Monday, udostępniasz memy, śmieszne obrazki, podsyłasz link do kontrowersyjnego artykułu w internecie albo udostępniasz świetne leki wzmacniające odporność, czy też podsyłasz przepis na przepyszne ciasto. A czy tak, z takim entuzjazmem jesteś gotów świadczyć o swoim Bogu? O tym, w jaki sposób działa w twoim życiu, jak go doświadczasz? Nie chodzi o nachalność. Chodzi o autentyczność, która pozwoli ci na to, byś prowadził do Jezusa tych, którzy są wokół, w szczególności tych, którzy są tobie najbliżsi. Nie zawsze jest to łatwe.
Ale przykład Andrzeja może być dla nas zachęceniem na to, abyśmy nie wstydzili się dobrej wieści o Jezusie. Byśmy odkrywali, że wiara nie jest tylko i wyłącznie naszą prywatną sprawą. A zatem ruszaj do dzieła. Bierz przykład z Andrzeja. Świadcz o Jezusie Chrystusie. Prowadź innych do Jezusa. Niech to będzie dobry dzień. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem. Dobrego poniedziałku.